Witam wszystkich w kolejnym odcinku z Getta Vice City. Moi drodzy, dzisiaj mówiłem, że za nią kupimy sobie ostatnie dwie nieruchomości. W dzisiejszym odcinku będzie pewna niespodzianka. A niespodzianką tą będzie... O kurde, na pewno nie to. Będzie czołg, moi drodzy. Tak, skoro zdobyłem sobie ten czołg, już wam zdradzę tutaj również ten helikopter. Czekajcie, muszę zobaczyć jak tu... A, to trzeba było tu jechać. Oba za batu, dobra. No to chciałbym wam pokazać i sam też sobie trochę pojeździć. W czym to ma się zmarnować? Oczywiście to tylko jeden odcinek będzie, taki tam 15-minutowy, gdzie pokażę wam siłę czołgu i tego huntera. Tym hunterem nigdy nie latałem. Więc totalnie nie wiem, co on potrafi. Z tego co wiem, że on potrafi strzelać niby jako helikopter. Ale to w następnym odcinku. Dzisiaj przetestujemy sobie nasz czołg. Bo to właśnie on jest najpierw do zdobycia za 90 paczek. Czekajcie, to teraz w botu. Wiecie, ja tam nie jeżdżę za często, a właściwie wcale. Tak. To teraz tutaj muszę jechać. Okej. Wiecie, droga do tego bazy wojskowej jest trochę daleka. I powiem wam, że zdobycie tego czołgu wcale nie jest takie łatwe. Bo my musimy wejść do bazy, tak jak już mówiłem. Czekajcie, czy ja dobrze pojechałem? Nie. Tutaj trzeba skręcić. Bo jak wejdziemy do tej bazy... Czekajcie, jak to teraz tu? To zaczną do nas strzelać od razu. Bez pytania. Czekajcie, teraz tu? Kurde, nie wiem, bo nigdy tu nie jechałem. No tak by niby wychodziło, że tu. Zaczną od razu do nas strzelać. A wiecie, że wojskowi... O Boże, tak jak policja, oni mają naprawdę niezły arsenał. I mogą nas w Trimiga zastrzelić. Ja nie będę się z nimi w ogóle strzelać, nie mam takiego zamiaru. To jest bez sensu. Ich jest za dużo, trzeba ukradkiem tam wejść. O kurde, wow, serio już się pali? Dobra. Trzeba ukradkiem tam wejść i zdobyć ten czołg. Tylko właśnie problemem jest to, że ja dokładnie nie wiem, gdzie ten czołg jest. Nie wiem, czy on na środku gdzieś był. Ja może sobie snajperką jeszcze przybliżę. Widzicie, bo... O. Wojskowi tutaj są. Ja może snajperką spojrzę. Zobaczymy, czy coś uda się wypatrzeć. Ale to nie są wojskowi, to są jacyś... Tak nie bardzo coś tam widać. A z tej strony? O, on tu stoi! Dobra, moi drodzy, to... No to życzcie mi powodzenia. O kurde. Serio, nie przebiegnę przez to? O, to tu... O kurde. Już wariaci strzelają. Dobra, no tam trzeba jakimś samochodem się wpieprzyć. Zobaczcie, jest nasz czołg. Okej. Zobaczcie. Rino się nazywa. Widzicie? I oto jest nasz czołg. I to jest potęga, moi drodzy. Jakby nie było, jest to potęga. Proszę. Czy ja mogę nim strzelać? Mogę. Super. Wjedziemy sobie z lotniska, moi drodzy. Widzieliście? On jest dosyć... łatwym miejscu. Myślałem, że on jest bardziej ukryty. Ten hunter będzie pewnie w gorszym. Ale go również zdobędziemy. Ale dzisiaj bawimy się czołgiem. Czekajcie, teraz ja bym chciał... A, to tutaj, tak, okej. Ja cały czas tą gwiazdkę będę miał, pomimo tego, iż nic nie robię. Jestem ciekaw, czy czołgiem można do Pen Spraya wjechać.
A sprawdźmy, moi drodzy. Jestem ciekaw. Tutaj pen spray gdzieś powinien być. Czołg nie jest oczywiście za szybki. No jak to czołg, tak? No ale to jest dewastator totalny. Zresztą zaraz się o tym przekonacie. Tylko ja bym chciał sprawdzić ten pen spray. Czy go można przefarbować? Nie. On też uważa, że to jest... no tak jak wóz policyjny, moi drodzy. Czyli, że jesteśmy z policji i nam tego nie przemaluje. Ale, żeby się dowiedzieć, trzeba sprawdzić, moi drodzy. I teraz, ja ogólnie chciałem tak zrobić, że sobie wykonamy tym czołgiem misję policyjną, moi drodzy. No tam parę leveli sobie wbijemy. Zobaczycie, jak czołg... Jak czołg demoluje wszystko. Będziemy sobie próbować. Oczywiście, jeżeli jakiegoś głupiego miejsca nie dostaniemy. Jak widzicie, jedyną wadą tego czołgu jest to, że jest wolny. Ale zobaczcie, zobaczcie, co się stanie. Patrzcie. Proszę bardzo. Idzie? Już nie ma. Nie ma. Nie ma co zbierać. Gdzie teraz jest nasz kolejny? Gdzieś tutaj. Ja tak sobie pojadę. No, Rhino jest naprawdę potężnym pojazdem. Nie ma co do tego wątpliwości. Jedynie jak możecie właściwie, jak go używacie, jak możecie go stracić, no to są dwie możliwości. Patrzcie jeszcze raz, teraz. Bum! Pierwsza to jest taka, że jak wysadzicie za dużo aut, jak sobie będziecie tak jeździć, to on się może zablokować. O kurde, serio na lotnisku? Tam jeżdżą, fuck. On się może zablokować. Naprawdę może się zablokować. I już go nie ruszycie z powrotem. Czekajcie, tam muszę jechać tędy, tak? Tak. Już go nie ruszycie z powrotem i nic z tym nie zrobicie. No i drugie, to jak dostaniecie tam jakąś gwiazdkę, no to wiadomo, policjant może was z niego wyciągnąć. Ale żeby policjant was z niego wyciągnął, to właśnie musicie się na czymś zablokować, bo tak, no nie da rady. No nie podejdzie do was, no. To jest niszczyciel totalny. Ale można nim właśnie taki błąd popełnić, moi drodzy. Czy ja tu w ogóle wjadę? Tak, dobra. Ej, tutaj... po tym lotnisku... Ja nie będę tak... robić tych misji teraz... tych leveli. O Boże. Nie wiadomo ile, tylko chcę tak wam pokazać. Chciałem tak pokazać. Na końcu sobie może jeszcze wyjedziemy. Myślałem, że bardziej na ulicy będą te levele, to bym... Gdzie on tu w ogóle jest? To on. Patrzcie, zderzymy się z nim. A co? Chodź tu, ziomuś. Nie ma cię. W ogóle mało dostajemy tego czasu i gdzieś nas ta gra rzuca. W jakichś lotniskach zasranych. Okej. Ale jak widzicie, no... Czekajcie, gdzie teraz w ogóle, bo nie wiem, gdzie jechać. Znowu w dokach. Okej. Musimy tędy jechać? Tak, moi drodzy, jedziemy tędy. O, może do kogoś strzelimy, patrzcie. Widzicie? I nie ma. Coś tam wybuchło. Patrzcie teraz. Gdzie? No niszczyciel to jest. Gdzie teraz?
Boże, w jakich głupich miejscach ta gra rzuca. Okej, ale jedziemy. Gdzie ta? O, jadą tutaj, patrzcie. Super. Do widzenia. Widzieliście? No, nie ma szans. To jest jak zderzenie z taranem. Patrzcie, co ja robię. Czekajcie, gdzie teraz? Aha, tam. No nic, moi drodzy. To tak chciałem wam pokazać ten czołg. Myślę, że to starczy. A może tutaj się przyjedźmy, jakoś tak wszystkich staranujmy jeszcze. A może w tego pana strzelmy. Zobaczcie, jaka krwawa miazga z niego została. Możemy sobie tak postrzelać, porobić fajerwerki. Zobaczcie. Wtedy trochę zwalnia, jak strzelam, tego co widzę. Gdzie oni w ogóle są? Tu gdzieś. Czekajcie, moi drodzy, ja zobaczę, który to jest level. Okej. Tutaj jedziemy, zobaczcie. Nie ma tam. O, o, widzicie? O. O. Nawet fajnie, że to się udało. Widzieliście? Jak on się podniósł? Właśnie o tym mówię. Że to też ma wpływ. Właśnie takie coś. Kurde, tam ci trochę uciekli. Że on się może przewrócić, właśnie o tym wspominałem. Kurde, ich chyba nie dogonię. Gdzieś tu uciekają. Może strzelę do nich, moi drodzy. O! Dobra, tego rozwaliłem. Dobra. A tego dogonimy chyba, patrzcie. Albo strzelmy do niego. Mieliście? Misja policji na 7 już. Ej, to teraz, o Boże. Teraz gdzie oni pojadą, ale... Dobra, możemy tędy jechać. Dobra, moi drodzy, myślę, że jeszcze sobie tych załatwimy ziomków. No i to starczy. Tak, oni jadą tutaj gdzieś. Chciałem wam tak pokazać tylko ten czołg. O kurde, ja mam dwie gwiazdki już. Tak. Czekajcie, ja muszę skręcić. O Boże, bo ja tu jadę. Ja pieprzę. Genialnie, jadę w drugą stronę. No nic. To tędy pojedziemy. Policja nas goni już, bo mamy dwie gwiazdki. Ale się tym oczywiście nie przejmujemy. Grunt to tylko uważać, żeby ten czołg się nie wywalił. Widzicie? Devastator. No tylko mówię, wolny jest, ale... No nie można mieć wszystkiego, moi drodzy, tak jak on by był szybki, jak... nawet zwykły samochód. No to byłby aż przesadzony. Czołg jest... po prostu... zawsze jest wolny. Okej, czekajcie, moi drodzy, ja muszę teraz zobaczyć, jak tu pojechać. Najlepiej. Gdzie oni są? Gdzieś tam jeżdżą. Ty, ziomuś. Weź tu, nie przeszkadzaj. Okej. Dobra, teraz gdzie oni są? Okej, oni gdzieś tam jadą. Szczególnie, moi drodzy, jeszcze tylko wspomnę, że właśnie wykonywanie tych misji policyjnych tym czołgiem jest właśnie bułka z masłem do 12 levelu, to myślę, że bez problemu dałoby radę. Ja po prostu ten początek miałem trochę do dupy. To zawsze można sobie nie uznać i jeszcze raz wziąć, bo gdzieś tam je rzucali po tych lotniskach, wiecie, tym czołgiem jechać.
O, tu są, patrzcie, typki. Okej. Misja policji na 8. Dobra. Ja bym chciał dostać więcej gwiazdek. Tak, żeby wam pokazać. Jeszcze tylko... Gdzie oni jadą? Dobra. O, idealnie, zobaczcie. Zaraz się z taranem zderzą. Proszę bardzo. Widzicie? Okej. Gdzie tam? O, mamy 3 gwiazdki, super. Zobaczcie, ile mamy czasu, moi drodzy. Gdzie oni tam jadą, te ziomki? Tu gdzieś. Kurde, ja się z nimi nie zdążę ich tu dupnąć. A jednak, widzieliście? Proszę bardzo. Okej. Wow, wow. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Że... Że ten czołg może się wywalić, widzicie? Przebijanie opon w ogóle nie działa. Czekajcie, gdzie oni teraz pojechali? Oni teraz gdzieś skręcili, cholera. Czekajcie, oni tu jadą. Zobaczcie, widzieliście? Okej. Tutaj jadą znowu? To oni? Okej. Oj, helikopter już jest, moi drodzy. Gdzie? A strzelajcie sobie, ile chcecie. Zobaczcie, ile my mamy czasu. O kurde, oni tam skręcili. Zobaczcie, mam prawie 18 minut. Kurde, mogę tu skręcić, to bym ich dupnął. Dobra, gonimy ich. Mam 4 gwiazdki. Ja bym chciał wbić jeszcze tak chociaż 5. Zobaczcie, dogonimy ich. Oni mają wolne auta. Okej. Wow, wow, wow. Dobra. O, enforcery dołączyły. Teraz gdzie oni są w ogóle? Tutaj jakiś. Gdzie? Zobaczcie, nie ma szans. Zobaczcie, jaka rzeźnia. Okej, moi drodzy, chyba nie uda mi się. Nie wiem, co bym musiał zrobić, żeby... O! Tutaj! Żeby wbić te 6 gwiazdek, czy nawet 5. Okej. Okay. Czekajcie, jeszcze tutaj. Tutaj będą typki. Zobaczcie, jak oni... Wow, wow. Widzicie, właśnie o tym mówię. Thank you.
Okej, moi drodzy. Myślę, że to starczy. Tutaj poznaliście, myślę, siłę tego czołgu. W następnym odcinku zobaczymy, co Hunter potrafi i sobie porównamy. A w tym odcinku to już wszystko. Jeżeli się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę, napisać komentarz. No i zachęcam do oglądania odcinków z GTA Vice City. Oj. Patrzcie, trochę mnie tutaj odbił. Okej. Zachęcam do oglądania odcinków z GTA Vice City, jeżeli macie jakieś zaległości. A za obejrzenie tego odcinka serdecznie wam dziękuję. I do zobaczenia. I cześć.